Marcin Pazgier na zagrywce w naszym zespole. Thank you.
Podwójnie, ale podwójnie. Raz kilka się nie udało, ale... Błąd zawodnika z Lubaczowa i w Wielkowarcie i dzięki temu zdobywamy 25 punkt w secie drugim, który jest dla naszego zespołu 25-23. Słychać was? I od razu pomaga. Podjęliśmy walkę w drugim secie. No, co mogę powiedzieć? Rozchorował nam się rozgrywający. No i to było widać na boisku. Po prostu całkowicie poleciała nam gra w pierwszym secie. No, w drugim takie zmiany zrobiliśmy. Troszeczkę przesunięcia, ale no, nic nie wyszło. No trudno. Będziemy walczyć dalej. Po prostu mamy jeszcze dwa mecze. Może się powinie tam do Brzegowi noga. No właśnie, drugie miejsce chyba też w razie wypadku jest wartościowe, bo chyba są takie słuchy, że może też... Chyba prawdopodobnie, że jest Jasło tam najsłabiej w trzeciej lidze, ale no nie wiem, jeszcze nie czytam regulaminu, czy faktycznie będzie ten mecz z tym z Jasłem, czy tam z ostatnią z drużyny trzeciej ligi, po prostu o wejście do trzeciej. No chcielibyśmy wejść, no nie wiem, zobaczymy, czy się uda, zobaczymy. Patrząc na wyniki, tak można odnieść wrażenie, że ta grupa, w której gra Siarka, jest mocniejsza, jakby pan to... No trudno mi powiedzieć, bo w sumie Sanok i Dukla troszkę nam postawiły wysoko poprzeczkę, ale zawiodłem się na Sanoku, że po prostu, że tak łatwo oddałam mecze po prostu w tych barażach tutaj. Po prostu, że praktycznie żadnego punktu nie zdobyła, bo Dukla wiem, że tam troszeczkę w rozsypce jest drużyna, ale Sanok mnie troszeczkę zawiódł, jak to się mówi. Znaczy może to tylko wygląda tak łatwo, ale dużo trenujemy i są tego efekty. Bardzo się cieszymy z wyników. Zostały jeszcze dwa kroki, no miejmy nadzieję, że wygramy. Bardzo długą przerwę teraz mieliście, jak to sobie zaplanowaliście? Przede wszystkim tydzień odpoczynku. Wszyscy zasłużyli na to po ostatniej rundzie. A teraz już trenujemy na pełnych obrotach i dwa tygodnie takie będą. Patrząc na wyniki tak sucho, bez analizy, wygląda na to, że ta grupa, w której graliście w pierwszym etapie, jest mocniejsza, jakby pan to ocenił. Wygląda na to, że była mocniejsza. Rzeszów też wygrywa wszystko 3-0, więc była mocniejsza. Awans macie już praktycznie, a włos nie zdekonstruuje was to troszkę? Do awansu jeszcze bardzo daleko, jeszcze dwa mecze. No niestety nie było tak łatwo, czasami myliliśmy się na zagrywce, co było widać szczególnie w drugim secie, ale na całe szczęście udało nam się skończyć to po naszej myśli i miejmy nadzieję, że kolejne mecze nasze będą też tak samo się kończyły 3-0. W tym drugim secie troszkę dekoncentracji się nie wdało, bo tak po tym pierwszym wysoko wygranym
Zdecydowanie tak. Myśleliśmy, że pójdzie troszkę łatwiej, ale niestety rozluźniliśmy się trochę w drugim secie i niestety tak się skończyło, ale na całe szczęście, na nasz koszt. 4 mecze, 12 punktów w drugim etapie. Trafiliście z formą chyba idealnie. Czy jeszcze można coś poprawić? Na pewno jest jeszcze dużo do poprawienia. Chciałbym podziękować przede wszystkim trenerowi za dużo cierpliwości i za dużo pracy, którą nam poświęca, ponieważ treningi, jak widać, owocują w to, co robimy na treningach i powtarzamy to na meczach, więc miejmy nadzieję, że tak się skończy cały sezon. Czujecie to, że ta grupa, w której graliście, jest mocniejsza, bo tak wyniki pokazują? Ciężko powiedzieć. Możliwe, że dlatego, że trafiliśmy teraz lepiej z formą. Ciężko powiedzieć, jak te zespoły grały wcześniej. Na szczęście zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Awans już o włos, czujecie to, czy będziecie dalej spokojnie? Zobaczymy. No poczekajmy do ostatniego meczu, do wyjazdu do Sanoka i wtedy będziemy mogli się cieszyć. Na razie nie chcę zapeszać.